katecheza i o katechezie. Trójca święta w życiu człowieka. Każdy dzień zaczynamy znakiem Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nasze życie, tak jak każdy dzień, upływa pod znakiem Trójcy Świętej. Czy jesteśmy tego świadomi? Raz w roku obchodzimy uroczystość Trójcy Świętej. Z uwagą słuchamy pięknych modlitw na cześć Trójcy Świętej, na przykład w antyfonie na wejście: Niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec i jedyny Syn Boży oraz Duch Święty, bo okazał nam swoje miłosierdzie. Albo w modlitwie po Komunii Świętej: Niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego sakramentu i wiara w wiekuistą i świętą Trójcę oraz nierozdzielną jedność. Kim jest Trójca Święta? Dla każdego z nas jako człowieka jest to tajemnica wiary. Możemy tylko wiedzieć tyle, ile podaje nam Święta Księga Objawienia. Tam czytamy: Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. To za ewangelistą świętym Łukaszem. W obrzędzie chrztu Jezusa uczestniczy cała Trójca Święta: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Ksiądz Stanisław Biel, jezuita, powie: Bóg Ojciec jest głosem, wypowiada słowo. Syn objawia pokorę, ogołaca się, wchodzi we wspólnotę z grzesznikami. Duch Święty, który jest miłością, unosi się między Ojcem i Synem, łączy ich, czyni jednym. Święty Tomasz z Akwinu, autor Sumy Teologicznej, napisał: Całe nasze życie przynosi owoc i osiąga spełnienie w poznaniu Trójcy. To właśnie poznanie Trójcy Świętej ogłasza chrześcijańska wiara i przygotowuje człowieka do jej oglądania w wieczności. Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej katechezie podczas audiencji ogólnej 3 czerwca 2010 roku nauczał o świętym Tomaszu z Akwinu. Ostatnie miesiące życia ziemskiego Tomasza są otoczone szczególną atmosferą tajemniczą. W grudniu 1273 roku wezwał swego przyjaciela i sekretarza Reginalda, aby oznajmić mu decyzję o zaprzestaniu wszelkiej pracy, ponieważ podczas odprawiania mszy świętej, dzięki nadprzyrodzonemu objawieniu, zrozumiał, że to, co do tej pory napisał, było tylko stertą słomy. Jest to tajemniczy epizod, który pomaga nam zrozumieć nie tylko osobistą pokorę Tomasza, ale także fakt, że od tego wszystkiego, co udaje nam się przemyśleć i powiedzieć o wierze, niezależnie od tego, jak byłoby to wzniosłe i czyste, nieskończenie większe są wielkość i piękno Boga, które zostaną nam objawione w pełni w raju. Życie i nauczanie świętego Tomasza z Akwinu można by streścić za pomocą epizodu przekazanego przez dawnych jego biografów. Gdy święty, jak zwykle, modlił się rano przed krucyfiksem w pobliżu kaplicy świętego Mikołaja w Neapolu, tamtejszy zakrystianin Dominik z Kaserty usłyszał dialog. Tomasz z niepokojem pytał, czy to, co napisał o tajemnicach wiary chrześcijańskiej, było właściwe. A na to krucyfiks odpowiedział: Dobrze o mnie napisałeś, Tomaszu. O co chciałbyś mnie prosić? Święty Tomasz odpowiedział: O nic,
prócz Ciebie, Panie, samego. Rozmiłowana w Trójcy Świętej Karmelitanka, Święta Elżbieta od Trójcy Świętej powie: znalazłam moje niebo na ziemi, ponieważ niebem jest Bóg, a Bóg jest w mojej duszy. Jej modlitwa do Trójcy Świętej jest uznawana za początek modlitewnego testamentu. Cytuję teraz fragment tej modlitwy. Uwielbiam Cię, mój Boże, Trójco Przenajświętsza. Dopomóż mi zupełnie zapomnieć o sobie, abym nieporuszona i uspokojona mogła zamieszkać w Tobie tak, jak moja dusza znalazła się w wieczności. Oby już nic nie zdołało zamącić mego pokoju, ani wyprowadzić mnie z Ciebie, o mój Ty niezmienny. Lecz niech każda minuta coraz głębiej zanurza mnie w Twoją tajemnicę. Napełnij pokojem moją duszę. Uczyń w niej swoje niebo, swoje ulubione mieszkanie i miejsce swego odpoczynku. Obym nigdy nie zostawiła Ciebie samego, lecz była tam zawsze cała, cała czuwająca z wiarą, cała pogrążona w adoracji i cała zdana na Twoje stwórcze działanie. Na innym zaś miejscu napiszę: w łonie trzech, w pełni światłości boskiego oblicza skąpani, przenikamy głębokie wieczności, miłujący i miłowani. Pełnia życia i pełnia mocy, rzeką płynie w nas nieskończoność. Boska Trójco, bezmiarze wszechmocy, we własnej głębi dajesz nam zatonąć. Święta Elżbieta, umierając, pisała: idę do światła, do miłości, do życia. Piękny przykład zjednoczenia z Trójcą Świętą podaje polska mistyczka Faustyna Kowalska. W pewnym momencie obecność Boża przeniknęła moją całą istotę. Umysł mój został dziwnie oświecony w poznaniu Jego istoty. Przypuścił mnie Bóg do poznania swego życia wewnętrznego. Widziałam w duchu trzy osoby boskie, ale jedna ich istota. On jest sam, jeden, jedyny, ale w trzech osobach. Ani mniejsza, ani większa jedna z nich, ani w piękności, ani w świętości nie ma różnicy, bo jedno są. Jedno, absolutnie jedno są. Miłość Jego przeniosła mnie w to poznanie i złączyła mnie ze sobą. Kiedy byłam złączona z jedną osobą boską, to także byłam złączona z drugą i trzecią. Tak, że jak się łączymy z jedną, przez to samo łączymy się z tymi dwiema osobami, tak samo jak z jedną. Jedna jest ich wola, jeden Bóg, chociaż w osobach Troisty. Kiedy się duszy udziela jedna z trzech osób, to mocą tej jednej woli jest złączona z trzema osobami i jest zalana szczęściem, które spływa z Trójcy Przenajświętszej. Tym szczęściem karmią się święci. Szczęście, jakie tryska z Trójcy Przenajświętszej, uszczęśliwia wszystko, co jest stworzone. Tryska życie, które ożywia i daje wszelkie życie, które z niego bierze początek. Trójca Święta towarzyszy również początkowi naszego życia duchowego. Jest z nami w czasie sakramentu chrztu. Bóg Ojciec wypowiada te same słowa, które wypowiedział nad Jezusem: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Jezus zaprasza nas do intymnej relacji przyjaźni, a Duch Święty napełnia Bożą miłością. Od nas zależy,
czy to wezwanie podejmiemy i zaufamy Bożemu prowadzeniu. Z Panem Bogiem, siostra Renata.